Szanowni Państwo, cena spot srebra wynosi powyżej 28 dolarów. Cena dolara to 3,70 około, co daje nam cenę spot w przeliczeniu na złotówki około 100 zł, przy czym monety bulionowe, czyli najpopularniejsza forma kupowania srebra fizycznego, obarczone są premium w wysokości około 40%. Dla mnie osobiście jest to zbyt dużo, żeby takie monety kupować i postanowiłem szukać alternatyw w postaci monet obiegowych i o takich właśnie monetach będzie dzisiaj ten film. Zaprezentuję Państwu srebrne monety austriackie, 100 szylingowe z lat 1974 do 79. Witam Państwa, z tej strony Srebrne Prowokacje i zapraszam na materiał. Szanowni Państwo, na początku bardzo dziękuję za subskrypcję, za komentarze pod poprzednimi filmami. Tak jak już wspominałem nieraz, jest to dla mnie bardzo cenne źródło wiedzy i inspiracji do kolejnych materiałów, więc zapraszam do podzielenia się swoją opinią na temat treści, które dla Państwa prezentuję. Zgadzacie się czy nie zgadzacie się? Chętnie wysłucham, chętnie podyskutuję. Chciałem również podziękować osobom wspierającym kanał. Jak prezentowałem w poprzednim filmie, od niedawna można powiedzieć kupić cegiełkę na rzecz kanału. W zamian za to otrzymujecie specjalny arkusz do przeliczenia srebra. Wszystkie informacje znajdują się tutaj w opisie filmu. Dodam tylko, że dla osób, które już ten arkusz kupiły, za niedługo dostaniecie ode mnie mały upgrade, ponieważ wprowadziłem do tego arkusza właśnie te monety, które dzisiaj będę prezentował, oraz monety ze Stanów Zjednoczonych. Jeszcze jedna informacja organizacyjna na temat wsparcia kanału, również w opisie pojawi się nowość, uncja od Srebrnych Prowokacji, ale szukajcie informacji poniżej oraz czekajcie na film w najbliższej przyszłości. Pewnie powiem dokładnie, o co chodzi. Szanowni Państwo, srebrne monety bulionowe, tak jak powiedziałem, czyli monety, które nie mają wartości kolekcjonerskiej, są rozpoznawalne, liczy się dla nas w tych monetach tylko i wyłącznie wartość samego srebra i powinny być łatwo dostępne. Sens zakupu tych monet jest wtedy, jeżeli cena powinna być jak najbardziej zbliżona do ceny spod srebra, w momencie gdy ta cena nie jest oderwana, a uważam, że w tej chwili cena srebra w stosunku do ceny spod jest oderwana jedynie w przypadku nowych monet bulionowych. Może to wynikać z ograniczenia w dostawach, w przestojach w produkcji. Prawdopodobnie jeszcze tutaj koronawirus troszeczkę miesza szyki mylnicą, które te monety produkują. Cała ta sytuacja i 40% premium mnie osobiście zniechęca do zakupu nowych monet bulionowych i szukam alternatyw. Taką alternatywą może być zakup monet bulionowych na rynku wtórnym, na przykład na szlachetnych inwestycjach. Pamiętajcie o kodzie, informacje w opisie filmu. Lub zakup monet i teraz monety na rynku wtórnym można śmiało dostać z premium około 20%. Natomiast szukając dalej, trafiamy na monety srebrne obiegowe, które można kupić w okolicach ceny spot bądź kilku procent powyżej ceny spot. No i takie właśnie monety dzisiaj tutaj przed Państwem prezentuję. Są to monety 100 szylingowe, monety austriackie, monety według katalogu internetowego UCoin klasyfikowane jako monety kolekcjonerskie. Natomiast nakłady, w których te monety były bite, tutaj wskazują, że powinny być to jednak monety, nie wiem, albo okolicznościowe, albo obiegowe, ponieważ łącznie tutaj mówimy o wielomilionowych nakładach. Stąd też łatwa dostępność i cena tych monet właśnie zbliżona do ceny spot. Szanowni Państwo, najpierw troszeczkę informacji technicznych. Wszystkie te monety, które tutaj przede mną są zaprezentowane, to monety o wadze 24,4 gram, średnica 36 mm, grubość 2,6 mm z inskrypcją tutaj na otoku, tak, i próba tych monet to jest 640, czyli 64% srebra w każdej z tych monet. Daje nam to w przeliczeniu na czyste srebro 15,36
grama srebra, no czyli można powiedzieć, że jedna taka moneta to jest mniej więcej pół uncji srebra. Tak jak powiedziałem na początku, moneta bulionowa powinna charakteryzować się łatwą dostępnością, rozpoznawalnością i ceną jak najbliżej ceny spot. Moim zdaniem te monety obiegowe pełnią właśnie funkcję monet obiegowych, ale monet historycznych. Zacznijmy może od tego, tak jak powiedziałem, w jakich latach te monety były wybijane. Jak wspomniałem na początku, 1974 do 1979. I co ciekawe, w tym okresie, jak dobrze naliczyłem, czyli mamy tutaj 5 lat, tak, wybito 21 odmian tych monet i jeszcze każda z tych odmian była wybijana w dwóch wersjach, była w wersji proof i z wersji zwykłej. Wersja proof, jak postaram się Wam tutaj to pokazać. Zobaczymy, czy uda się na połyskujących przedmiotach, zawsze jest problem z ostrością. Widzicie moneta po lewej stronie lustro, moneta po prawej stronie matowa. Jak dla mnie moneta po prawej stronie jest ładniejsza. I tych monet właśnie w wersji zwykłej bito od 1,5 miliona wzwyż do kilku milionów. Tych monet po lewej stronie, czyli w wersji lustrzanej, w wersji proof, 150-130 tysięcy wzwyż. Czyli całkiem sporo. Czyli jeżeli weźmiemy sobie, że mamy kilka milionów nakładu pojedynczej monety, 21 typów przez 5 lat, no to robią nam się bardzo ładne ilości właśnie monet, tak jak powiedziałem, obiegowych, które można by potraktować jako monety bulionowe. 21 odmian. Ja w tym zestawie, który tutaj ostatnio nabyłem, nie mam wszystkich. Kupowałem, to jeszcze powiem informację. Nie będę podawał ceny, ponieważ cena jest tak szybko zmienna, że to, co ja dzisiaj powiem, jutro może być nieaktualne, ale kupowałem te monety z 4% premią, czyli 4% powyżej ceny spot. Nie mam wszystkich odmian, które są, natomiast mam sporo tych monet i powiem szczerze, dla mnie właśnie bardzo ważne jest to, że tak jak już pewnie łatwo się zorientować, śledząc mój kanał, lubię, żeby mój zbiór srebra był urozmaicony, bo to jest dla mnie bardzo ważne. To bardzo mocno motywuje mnie do zbierania i kolekcjonowania. Natomiast no, warunek jest jeden, monety nie mogą być zbyt drogie. Monety powinny być tanie, a to, że mamy 21 odmian jeszcze w dwóch wersjach, to tylko na plus, bo zachęca mnie to do kolekcjonowania. Jednocześnie wiem, że nie przepłacę, bo można te monety kupić w cenie spod plus 4%, tak jak powiedziałem. Dobrze. Szanowni Państwo, lata 1974-79, no to aż prosi się, żeby tutaj do porównania pokazać monety nasze rodzime, czyli sreberka z okresu PRL. Papież może troszeczkę późniejszy, tak, ale mamy mapki, mamy olimpiadę, mamy żołnierzy, monety z próbą 625, czyli jeszcze troszeczkę słabsze niż tutaj ta próba, ale mniejsze, bo tutaj mamy 14,5 grama, a tutaj 24, jak widzicie, ładny kawałek monety. Dobrze, szanowni Państwo, zerknijmy na kilka wybranych monet, żeby przyjrzeć się, jak te monety się prezentują, ponieważ no, uważam, że są bardzo ładne i warto tutaj troszeczkę bliżej się im przyjrzeć, tylko muszę odpowiednio ustawić światło. Jak widzicie, mamy różne odmiany awersu. Tutaj mamy 100 szylingów, druga odmiana z orłem, tak. Trzecia odmiana gdzieś tutaj miałem. O, trzecia odmiana, tak to wygląda, czyli różnią się zarówno jeżeli chodzi o awers, no i rewers. Rewersów, tak jak powiedziałem, jest tutaj 21 odmian. Ja nie będę tutaj wszystkich Państwu pokazywał, natomiast zachęcam do odwiedzenia katalogu Ucoin. Tam znajdziecie wszystkie informacje na temat tych monet. Szanowni Państwo, krótkie podsumowanie. Ja nabyłem tych monet 20 sztuk tutaj zaprezentowanych. Starałem się wybrać różne odmiany po to, żeby urozmaicić swoją kolekcję. Natomiast chciałem krótko podsumować wady i zalety właśnie tego typu monet. Więc tak, zacznijmy od zalet. Dla mnie bardzo ważna jest różnorodność.
że można kompletować zbiór bardzo ciekawych monet, jednocześnie nie przepłacając za premium. Ważne jest dla mnie to, że te monety najzwyczajniej w świecie są ładne, czyli ładny kawałek monety, duże, ładnie się to prezentuje. Monety są tanie, czyli płacimy 4-5% powyżej ceny spot i są łatwo dostępne, bez problemu znajdziecie mnóstwo ofert z tego typu monetami. To są zalety. Są również rozpoznawalne, czyli cecha, która jest niezbędna w przypadku monet bulionowych. Łatwo je kupić, łatwo je sprzedać zarówno w kraju, jak i myślę, że w całej Europie. Ale wady również tutaj mamy w przypadku tych monet, a w zasadzie mamy jedną zasadniczą wadę, czyli próba, słaba próba. Tak jak powiedziałem, w przypadku mapek bardzo często wypominane jest to, że przy większych ilościach, przy próbie 625, no zaczyna nam się tego robić. Jeżeli ktoś tego ma więcej, to pewnie wie, że no, kilogramy nam się zaczynają robić. No, tutaj mamy próbę bardzo zbliżoną, niestety to jest tylko 640, no i to jest jak dla mnie na chwilę obecną jedyna wada tych monet. Ja sobie jakiś czas temu obiecałem, że będę starał się szukać monet właśnie z próbą wyższą, tak jak na przykład franki francuskie, które już Wam kiedyś pokazywałem, czyli próba 900. Tutaj zobaczcie, jak wygląda porównanie właśnie tej 100-szylingówki i monety 10-frankowej. Moneta 10-frankowa, 25 gram srebra próby 900, a tutaj tak jak powiedziałem 24 próby 640. Średnica tej monety 10-frankowej jest troszeczkę większa. 100-szylingówka jest po prostu troszeczkę, no, minimalnie grubsza. Natomiast w przypadku monet 100-frankowych można zebrać roczniki i to tyle. Natomiast tutaj mamy mnogość odmian, z których można budować tanim kosztem kolekcję, no, którą praktycznie w przyszłości pewnie się sprzeda również po cenie spot, bo pewnie przyszły kupiec niekoniecznie będzie zainteresowany odmianami, będzie bardziej patrzył na to, tak jak powiedziałem, jak na monety bulionowe. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jeszcze raz zapraszam do zajrzenia do opisu filmu, gdzie znajdziecie informacje o tym, w jaki sposób można wesprzeć kanał. Tak jak powiedziałem, arkusz kalkulacyjny plus nowość w postaci uncji. Niespodzianki, tak można powiedzieć. To wszystko, co dla Państwa dzisiaj przygotowałem. Dziękuję i zapraszam na kolejne materiały.